1419/2012 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Siedlce oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej. Bardzo proszę, kto w tym punkcie chciałby zabrać głos? Czy pan naczelnik, tak? Jest uzasadnienie. Bardzo proszę. Pytanie. Bardzo proszę pani Górską. Udzielam głosu. Ja sam chcę, że dobrze by wprowadzić uchwałę o właśnie o strefie własnego parkowania w sposób przemyślany, żebyśmy nie musieli drugi raz się pochylać. Dlaczego? No bo tu mówiono na poprzednich komisjach, że dobrze było też, by ten czas parkowania był pół godziny na ulicy Kochanowskiego, ze względu, że tam, prawda, jest działalność gastronomiczna. Natomiast przy dworcu PKP na 15 minut, ja z tym się nie zgodzę, bo tam praktycznie chyba dwa są bary nawet. Jeżeli już robimy i tutaj pół godziny, to i tutaj. Poza tym ja bardzo często czekam na swoje dziecko i naprawdę 15 minut to czasami jest mało, bo pociągi są opóźnione w zależności z jakiej strony, ale na przykład właśnie z Lubryna to najczęściej są. Więc no nie wiem, czy to jest 15 minut, to jest ten dobry czas. Poza tym nie wiem, czy też jest, bo ja patrzyłam w miasta kościelne, tak jak miejsc mazowiecki, to są bezpłatne te 30 minut, tylko po prostu są jakieś bilety bezpłatne, które po prostu oni mają. Warto tym się zainteresować. Poza tym, jak czytałam, czy są opinie negatywne na temat właśnie wprowadzenia właśnie tego czasu półgodzinnego, bezpłatnego, to w tych miastach, gdzie było wprowadzone, to nie było. A tam, gdzie były na innych zasadach, to były negatywne opinie, więc wydaje mi się, że też powinniśmy tak wprowadzić, żeby później nie pochylać się jeszcze raz. Proszę bardzo, kto jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Czy on może? Tak. Szanowna pani radna, bo to tak jakby troszeczkę mielimy dwa pojęcia, bo projekt uchwały dotyczy tylko i wyłącznie Zdanowskiego, czyli tego wycinku, gdzie jest około 35 miejsc postojowych, a pani radna mówi o zmianie projektu organizacji ruchu, który zakłada, że na parkingu, który został wbudowany wraz z tunelem, znajdują się miejsca postojowe, które przez 5 lat w związku z tym, że była to dotacja unijna, nie możemy czerpać żadnych korzyści. I tam ma być ten zmiana projektu organizacji ruchu, gdzie parkowanie pojazdów ma być ograniczone czasowo. Natomiast nie ma to nic wspólnego z procedowanym projektem uchwały Rady Miasta, który zakłada tak jakby dodatkową strefę płatnego parkowania tylko i wyłącznie w rejonie Placu Zdanowskiego. No właśnie, ale też mi właśnie o to chodzi, że to była półgodzinny czas, a nie 15-minutowy. No ale tutaj nie planujemy, ale tu w ogóle nie planujemy, bo tutaj projekt uchwały zakłada stworzenie drugiej strefy płatnego parkowania, natomiast zasady w żaden sposób nie są zmienione, czyli zasady obowiązują takie same jak tutaj przy budynku Urzędu Miasta. Panie Naczelniku, jeszcze do pani radnej. Pani radna, bo myśmy wnikliwie analizowali to i teraz te parkingi, o których mówi pan naczelnik, tam są gremialnie zastawiane przez tych, którzy wyjeżdżają do Warszawy. Zostawia na cały dzień auto i wtedy pani jak przyjedzie, czy odwozi pani córkę, czy odbiera pani córkę, to nie ma pani szans na zaparkowanie. A w związku z tym to, o czym powiedział pan naczelnik, tylko na tych parkingach. Bo to możemy zrobić, bo zarabiać na tym nie możemy, bo są to środki unijne. Ale możemy postawić tablicę ograniczającą czas parkowania. I wtedy ja pani gwarantuję, że jak pani przyjedzie, to pani będzie miała tam miejsce na tym parkingu, żeby zaczekać te pół godziny na, no, po kogo pani przyjedzie, bo będzie taka możliwość już. A nie będą tam parkowały osoby, które zostawiają na cały dzień auto. I wtedy ta rotacja na tych parkingach tu po lewej stronie przy pomniku kolejarzy będzie naturalna. Więc wtedy będzie pani miała już spokojnie możliwość podjechać,
zaparkować tam na to pół godziny czas i nie będzie tych kontrowersji z tym związanych. Tylko po to, więc tutaj naprawdę proszę uwierzyć, ileś tam osób i dyskutowaliśmy to i na kolegium, i na zebraniu, jak zabezpieczyć, aby właśnie no w jak największym stopniu zabezpieczyć interesy wszystkich. I również osób, które przyjeżdżają odwożąc albo przyjeżdżają po kogoś, opóźniony pociąg i te do pół godziny czasu, żeby można było tam zostawić auto. Jesteśmy przekonani po dyskusjach z osobami, które mają przygotowanie merytoryczne do tego, że właśnie tam postawienie tych znaków zabezpieczy to miejsce, o których pani mówi. A plac Dębskiego to już jest co innego. Więc wtedy będziemy mieli możliwość takiego funkcjonowania w okolicy dworca Pekowa. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Trwa dyskusja. Nie widzę. Zarządzam głosowanie nad projektem wcześniej przeze mnie przeczytanym tej uchwały odnośnie opłat zaparkowanych. Kto jest za pozytywnym przyjęciem przeczytanego projektu uchwały przeze mnie? Proszę o podniesienie ręki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4, 5. Dobrze.